Witamy wszystkich Państwa zgromadzonych, nauczycieli, jak i uczniów. W imieniu moim, jak i moich kolegów, bardzo się cieszę, że możemy właśnie tutaj, w Płacu Zamojskich, wspólnie obchodzić Dzień Patrona. Na tę ważną dla nas, jak i dla naszej szkoły okazję, przygotowaliśmy dla Państwa teatralną inscenizację, która, mam nadzieję, przybliży niektórym z Was sylwetkę Jana Zamojskiego. Zapraszamy. Jest Pan gotów? No oczywiście, że jestem gotów, tylko nie wiem, po co w ogóle to jest Pani potrzebne. Mówiłem jasno i wyraźnie. Jan Zamojski ukradł moje auto. No tylko nie wiem, po co zostawił tą wizytówkę. To jest totalna głupota przecież. Sprawa wydaje się być o wiele bardziej skomplikowana, niż się Panu wydaje. Wprowadzić podejrzanych. No dobra, niech mi tylko teraz Pani powie, który z tych bandziorów nazywa się Jan Zamojski. No i po sprawie. To takie trudne? Owszem, jak już mówiłam, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż się Panu wydaje. W dokumentach każdego z tych Panów figuruje to samo imię i nazwisko. Jan Zamojski. No ale chyba Wy sobie ze mnie jaja robicie. Nie, proszę Pana. Każdy z podejrzanych przedstawi kilka informacji o sobie, a Pan powie, który z nich ukradł Pana auto. Czy jest Pan gotowy? No dobra, zaczynajmy. Nazywam się Jan sobie Pan Zamojski. Jestem trzecim odrядem zamojskim. Byłem wojewodą kijowskim i sandomierskim. Lecz nie wiem dlaczego zostałem bezpodstawnie oskarżony o kradzieży auta. Mam bryczkę... Dobra, następny. Jestem Jan Jakub Zamojski. Jestem dziewiątym ordynatem zamojskim. Byłem wojewodą podolskim i starostą lubelskim. Chłopaki, ja nie chcę do więzienia, proszę Was, nie róbcie mi tego. Oddam Wam wszystko, syna mojego jedynego pierwonadnego sprawy. Ale co to jest? Ale to jest najmniejsze, to szarno o tym. Szarno o tym. Nie, 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 nie pana, tak. Niech pan już. Pani podpowie. Ostatni, przedstaw się. Pierwszy ordynat zamojski, hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny oraz najpotężniejszy magnat. Coś jeszcze? Tak, to ten, widzi pan? Pierwszy OKWK, pierwszy ordynat, kanclerz wielki koronny. Mariusz, przyjdź, no. Pora świadkowi i oglądającym opowiedzieć trochę o złodzieju, a że się na skrzyni nie uznał. Kanclerz i hetman, w pracy czy w boju, zawsze syn wierny matki ojczyzny. Nigdy Zamojski ciężkiego znoju, nigdy się krwawej nie uląkł blizny. Chociaż głos jego pociągał tłumy, miecz jego zwycięstw przeważał szale. Nigdy dla własnej nie dał go dumy, nigdy ambitnej nie służył chwale. Czy pod batorem rozgramiał wroga, czy wraz z nim mądre układał prawa. Zawsze mu w myśl ojczyzna wroga, zawsze polskiego imienia sława. Jan Zamojski urodził się dnia 19 marca w 1542 roku w Skokówce. Jego ojciec był kasztelanem chełmskim, zaś matka, Anna Herbtówna, zajmowała się domem. Jan zaczął swoją naukę od uczęszczania do szkoły w Krasnym Stawie, jednak po ukończeniu 13 roku życia został wysłany na studia za granicę. Od 1555 do 1559 roku spędzał czas na paryskim dworze królewskim. Już w tak młodym wieku zależało mu na wykształceniu, więc uczęszczał na wykłady na Sorbonie i Collège de France. W 1559 roku na krótko wrócił do swojej ojczyzny, Polski. Następnie rozpoczął naukę w Uniwersytecie w Strasburgu. Po kilku miesiącach przeniósł się jednak na Uniwersytet w Padwie, gdzie od 1561 roku studiował prawo i otrzymał doktorat w 1564 roku. Podczas lat spędzonych za granicą nawrócił się z kalwinizmu na katolicyzm. W czasie utrwania swojej edukacji rozpoczął aktywnie uczestniczyć w polityce uniwersyteckiej. Jan powrócił do Rzeczypospolitej w 1565 roku, będąc pierwszą osobą, która otrzymała list z wyróżnieniem od Senatu Republiki Weneckiej. To
Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieżychowanie. Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli. Jan Zamoyski przez swoje zamiłowanie do polityki znalazł się na dworze królewskim Zygmunta II Augusta. Został nam sekretarzem króla. Był też zwolennikiem Henryka III Walezego, a później Stefana Batorego. To właśnie Jan Zamoyski był tym pośród wizjonerów politycznych Rzeczypospolitej, którego pomysł dotyczył umieszczenia Anny Jagiellonki na tronie Polski. Gdy Stefan Batory został wreszcie królem Polski, Zamoyski pozostawał z nim w całkiem dobrej komitywie. Był wówczas osobistym zaufanym Batorego, jego powiednikiem i doradcą. Stefan Batory chciał, podobnie jak Zamoyski, umocnienia władzy królewskiej. Miłuję, Dalibóg, waszą królewską mość i służę wiernie. I powtórę mówię, wiernie służę. Racz tylko, wasza królewska mość, miłować też nas, poddane swe. Łasno będzie pomnożenie państw. Snadość przyjdzie wszystko, gdy miłość poddanych będzie. Jan Zamoyski brał udział w wojnie z Rosją, a dokładnie w bitwach w miejscowościach Zawołoczył i Wielisz. Dzięki Janowi Zamoyskiemu Maksymilian III Habsburg został pojmany w jednej z rozegranych wtedy bitew, pod Byczyną. Uzurpator Habsburg dzięki temu to właśnie zrzekł się pretensji do tronu polskiego. Później jednak Zamoyski nie zgadzał się na politykę Zygmunta III Wazy, któremu Jan sam zapewnił tron po śmierci Stefana Batorego, bowiem król pragnął władzy absolutnej oraz tronu szwedzkiego poprzez współpracę właśnie z Habsburgami, wobec których Jan Zamoyski chciał prowadzić zdecydowaną politykę przeciwko wpływom obcych narodów. Polacy z królami swoimi rozmawiali otworzyście, nie okrywając nic, a zawsze statecznie im wiary dotrzymując. W innych państwach i ziemiach, gdzie pod słodkimi słówki i milczeniem okrywano wszystko szkodliwie, nieraz długo duszony ogień spłonywał. W późniejszych latach Jan Zamoyski postanowił na własną rękę zająć się sprawami dziejącymi się w Mołdawii. Na tronie Mołdawii zasiadł dzięki Zamoyskiemu Jeremi Mochyła. Następnie pomógł też Szymonowi Mochyle zdobyć władzę w ziemiach włoskich. Zamoyski uczestniczył potem w wojnie Inflanty. Mógł się wykazać i zrobił to. Odniósł kilka zwycięstw. Kto cnotliwy nie zważa na nic, na żadne próby. Sam przód pójdę. Jan Zamoyski, sprawując zarówno urząd kanclerza, jak i urząd wielkiego hetmana, był jednym z najpotężniejszych ludzi w kraju. Uzyskał bowiem władzę wielkiego hetmana, głównego dowódcy sił zbrojnych, jak i kanclerza. Był to pierwszy raz, gdy obie te funkcje spełniane były przez jedną osobę. Jan Zamoyski był odpowiedzialny za większość polskiej polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych mężów stanu w historii Polski. Spójrzcie na królestwo nasze, jedno z pierwszych w Europie. Spójrzcie na nasze siły bojowe, spójrzcie na nasze bogactwo, na nasze dostatki, na wszystko, czego ludziom potrzeba. A czegoż nam brakuje? Oto rządu, silnego i ustalonego ładu prawnego. A wtedy wszystko będziemy mieli i stać będziemy silni i pewni siebie. Jan Zamoyski był iście wybitną postacią, mentorem, wzorem do naśladowania, a teraz patronem naszej szkoły. Zamoyski był człowiekiem, który bardzo dobrze rozumiał, jak wielka jest potrzeba kształcenia społeczeństwa, gdyż to właśnie od ich wykształcenia zależą dalsze losy Rzeczypospolitej. Dlatego też ufundował Akademię Zamoyską w roku 1594, której organizację uwieńczył uroczystym aktem fundacyjnym w 1600 roku. W portalu gmachu dawnej Akademii Zamoyskiej można dziś przeczytać datę wypisaną łacińskimi cyframi – 1594. Uczelnia miała być swoistą placówką polskiej kultury oraz nauki. Niczym twierdza zamojska była ostoją spokoju i bezpieczeństwa ziem. Tak Uniwersytet Kanclerski miał pełnić tę samą rolę w dziedzinie. Istotną osobą, która przyczyniła się do rozwoju Akademii Zamoyskiej, był Szymon Szymanowic. Był on filozofem, pedagogiem, lekarzem, filologiem, prawnikiem, bibliofilem, a przede wszystkim poetą.
Jest jednocześnie jednym z najważniejszych twórców kultury polskiej. Od 1586 roku datuje się jego współpraca z Janem Zamoyskim, dzięki której Szymonowic wziął udział w organizowaniu Akademii Zamoyskiej, by następnie zostać jej rektorem. Wiadomo o jego udziale w komplementowaniu kadry wykładowców, gromadzeniu księgozbioru, a nawet uruchomieniu drukarni. Skoro się przekonał, iż nic w życiu bardziej pożytecznym, bardziej upragnionym nie jest jak nauka i cnota, gdym się przeświadczył, że ni cnoty, ni sławy bez umiejętności nauki dostąpić nie można, cały poświęciłem się nauce. Bez nauk bowiem, acz mogą być niektórzy cnotliwi i światli, gdy lud w ciemnocie walą się królestwa, upadają mocarstwa, same dostojeństwa ciężarem się stają. Bez nauki każda podjęta wyprawa puszczona na los szczęścia, w samym popędzie zdarzeń kres swój i zgubę znajduje. Bez nieszkodliwe rady w senacie, mylne wszystkie kroki w rządzeniu, w ciemnotach pogrążone społeczeństwo oddala się od godności ludzkiej i do trzody bydlęcej zbliża się. To ja, zważywszy, cały poświęciłem się naukom. One to w młodości były żywiołem moim. W starości słodyczą, w przeciwnościach pociechą, w toczeniu bojów, w krześle senatorskim przewodnikiem i mistrzem, w domowym życiu zabawą, nigdy zawadą. One w dniach, w nocach, podróżach, towarzyszem najmilszym. Dobra, basta! Koniec tych panowie! No on jest winny, zabrać go wreszcie! Dobrze ci. On w wielości stoi pośród rzeczy, które rosną w potwornej przemianie. Pośród roślin, przezroczystych mieczy, pośród zwierząt, ludzi, a poznanie będzie obce mu, by trudniej było wielość formy połączyć w miłość. Więc się mienić będą i brunatnić w złotych formach dojrzałe oczy. Te obłoki będą dnem się toczyć, dnem tych spojrzeń, by nie było łatwiej. Snów od ludzi, kamieni od rąk porozróżniać, a gradu od trąb. A ten, który przeciw niemu zawoła o swej sile i wstrząśnie owadem wszechmałości, przejdzie w apostoła. Przemartwiały swej słabości jadem i ze strachu potęgę głoszący w pięści zmienić chce gwiazdy i słońce. On w wielości stoi, wśród kaskady tryskającej mleczem i tonami, a nie spadnie, choć poryty gradem i nie wiedząc, gdzie koniec, nie skłamie. Ani w bojach zjednoczy się w ogień, ani w ludziach nie przystanie z trwogi. I nie wiedząc, choć otchłań zobaczy, i nie wierząc w wiarę, która depcze, czuciem światła łącząc przez powietrze, tak gwiazdami i łzami zapłacze. Ręce prosto kładąc w tęczę tonu, sklepi ziemię z niebem na kształt domu. Będzie człowiek w ludziach, zieleń w ziemi, nad wiekami trwający ciemnymi. Pięknych snów, bo wiem,
że jesteś zielenią ma. Tysiącem ksiąg spisane ludzkie życie przeżyło tyle różnych chwil. Cudowny serca lot, tragiczny losu splot, lecz wiem, że pamięć zaciera wiele w myślach, lecz nie kłamie, wierząc, że oprócz cudów, co zmieniają życia ból, w komfortu ciepły tiul jest wiersz. Jesteś zielenią ma. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim aktorom. Dziękujemy panu profesorowi Pałczyńskiemu za przygotowanie tego dzisiejszego przedstawienia. Oczywiście cały scenariusz to tutaj mamy reżyserów głównego i główną gdzieś tutaj się podzieli, którzy bez przerwy przychodzili i uzgadniali, jak to ma być. W związku z tym to tak trzeba przyjmować, że jest to całkowicie projekt młodzieży. Brawa dla wszystkich. Dziękuję za dzisiejszy dzień, za przygotowania, za te próby. No i cóż, i co dobre, to się na dzisiaj kończy. Trzeba dzisiaj wrócić jeszcze na diagnozy, tak? Coś napisać. Ale ja mam nadzieję, że dzisiejszy dzień właśnie też każdemu z was troszeczkę przybliżył postać naszego patrona, Jana Zamoyskiego. My musimy wiedzieć dużo o swoim patronie, bo to jest nasza tożsamość. W związku z tym, dlatego między innymi dzisiejszy dzień jest wolny od zajęć dydaktycznych. Oczywiście piszecie diagnozy, ale to zupełnie coś innego. Dlatego, żeby podkreślić, jak ważny jest ten dzisiejszy dzień, jak ważny jest patron i obchody Dnia Patrona. A teraz już wszystkich żegnam. Idźcie na diagnozy. I aktorów również żegnam, bo to już dzisiaj występ ostatni. Dziękuję jeszcze raz. Brawa dla wszystkich.